Najzabawniejszej, najciekawszej często, niektórzy bardzo lubią pytanie, ale ważnej też, bo wiele tych pytań mamy. Nie wiadomo, czy na wszystkie damy radę odpowiedzieć, będziemy je losować. Jacqueline będzie losować pytania. I rozpoczynamy pytania i odpowiedzi. W którym kroku rozpoznałeś siebie jako dobro człowieka ułomnego, ale również pełnego? Myślę sobie, że większość ludzi ma wady charakteru. I have defects of character. A, okej. Ja myślę sobie, że większość ludzi ma wady, ale ja mam wady charakteru. I to jest właściwie to, co mogę odpowiedzieć na to pytanie. To jest proces. Tak naprawdę to nie wiesz, kiedy to się wydarza. Wiesz po prostu, że jesteś inny. Słuchajcie, te niektóre pytania to naprawdę jest dość trudno rozczytać. Na razie je zostawiamy, potem będziemy prosić autora, bo naprawdę, jak technicznie rozwiązujesz problem tak zwanej i tu się kończy moja mądrość. O! No to powiedz mi, to ja przeczytam. Okay. Oh, that's very good and important questions. Pytanie jest, jak technicznie rozwiązujesz problem tak zwanego drapieżcy? To chodzi o ten drapieżny 13 krok. Jak reaguje sumienie grupy na to? Okay. In English, how you deal with the problem of the predators? And how the group consciousness is working where those people are in the meeting. That's a very difficult situation. To jest bardzo trudna sytuacja. We are cautioned to never take punitive measures in AA. W AA jakby nie, uczymy się tego, żeby nie karać żadnych członków za żadne działania. What we have done in the past is when we have a like a sexual predator, sometimes the women stand up against him, and if that doesn't work, guys, I've had a conversation with a guy that if you want to do that, that's your business, but you're not going to do it in my home group because you're making it unsafe for the women. Okej, były takie przypadki na grupach, że niektórzy członkowie mężczyźni zachowywali się tak drapieżnie jakby w seksualnym sensie wobec kobiet, tak? I te kobiety czuły się niezręcznie z tym. W związku z tym oni mówili, że okej, to jest twój problem, tak? To są twoje zachowania, ale nie możesz tego robić na grupie, dlatego że burzysz poczucie bezpieczeństwa grupy. And I told him that if he continued to come there and continue that behavior, I would humiliate him publicly. At a level he's never been humiliated. I zagroził mu tym, że jeżeli nadal będzie przychodził na grupę i tak się zachowywał, to on go upokorzy w taki sposób, jak jeszcze nigdy nie był upokorzony, publicznie przy grupie. He didn't want to stop, so we never saw him again. He went to another group. I on nigdy nie chciał przestać, jakby wycofać się z tych zachowań, dlatego przestał chodzić na tę grupę. Yeah, it will be in English as well. Trzy legaty. Czy wszystkie są ważne w powrocie do zdrowia? I czy któryś można pominąć? It is about the three legacies. About the importance of the three legacies. And you can omit one of them or not. Are the three legacies equally important? Yeah. Or can you skip one of them? Are the three legacies equally important or you can skip one? Or can you skip one of them? Well, I think with my track record, if I left something out, I would pick the wrong thing. Bob mówi, że gdyby on miał wybrać któryś z tych legatów, na pewno wybrałby zły, tak? Więc nie. I know many people who have stayed sober decades on just 12-step work. Zna wielu ludzi, którzy pozostawali trzeźwi przez dziesięciolecia tylko i wyłącznie na 12 krokach.
I think tylko na 12 kroku, przepraszam. We live in a time where people are highlighting the recovery legacy, the big book and the steps. Żyjemy w czasach, w których ludzie podkreślają legat zdrowienia, kroki i wielką księgę. But I remember a time before there was a big book consciousness where men and women stayed sober for a lifetime based on service. Ale pamięta Bob takie czasy, kiedy zarówno kobiety, jak i mężczyźni pozostawali trzeźwi tylko poprzez służby. And unity, which comes with service. I jedność, która idzie razem z tymi służbami. Okej, okay, koncepcje. Jak z zastosowaniem koncepcji przez ciebie we wspólnocie i w życiu? Po angielsku. Okay, this question is about concepts. How do you apply concepts in the community and in your life? The 12 concepts. The 12 concepts were designed for the service structure, but there are some principles there that mean a lot to me personally. 12 koncepcji przede wszystkim zostało napisane dla struktur służb, ale oczywiście w tych koncepcjach są zasady, które można stosować w życiu. Back in the early 1980s, I was a DCM and I was tasked with putting on an hour and a half service manual concept study meeting every week. Pod koniec lat 80. byłem DCM, czyli takim delegatem z dystryktu i pracowałem nad broszurą, poradnikiem odnośnie koncepcji. I'm telling you, it's not a crowd pleaser. To nie jest takie miłe do słuchania dla wszystkich. I'd get 6 or 8 people to attend and they didn't want to be there. Okej, to znamy to i u nas, że sorry, on prowadził warsztat i to właśnie ludzie tego nie lubią słuchać. Były takie warsztaty, na które przychodziło 6 albo 8 osób. But I started developing a view of Alcoholics Anonymous that serves me well to this day. Ale zacząłem jakby przyjmować taki widok na wspólnotę, obraz wspólnoty, który do dzisiaj działa dobrze dla mnie. My home group, which is very strong, our bylaws were taken from the service manual and the 12 concepts. Moja grupa domowa, macierzysta, która jest bardzo silna, korzysta bardzo i opiera swoje działanie na 12 koncepcjach. We elect our trusted servants and we trust them. Gdy wybieramy ludzi do służb, to my naprawdę, to są zaufani słudzy i my naprawdę im ufamy. Not only do we give them the responsibility, but we also give them the authority. My nie tylko dajemy im odpowiedzialność, ale dajemy także im władzę. According to the third concept, we give them the right of decision. Według trzeciej koncepcji dajemy im prawo do podejmowania decyzji. We don't micromanage them. Nie próbujemy nimi zarządzać, jeżeli żeśmy ich wybrali już do służby. We elected them because we trusted them. Wybraliśmy ich dlatego, że im ufamy. We also value the minority voice. Bardzo cenny na naszej grupie jest głos mniejszości. It is the duty of the officers of the group and the steering committee to listen to people's feedback about the group. Obowiązkiem wszystkich pełniących służby na mojej grupie jest uważne wsłuchiwanie się w głos grupy, głos mniejszości. No opinion is discounted. Żadna opinia nie jest pominięta. We honor the right of participation. Dajemy też oczywiście, obdarzamy prawem, dajemy prawo uczestnictwa wszystkim. And we support all our AA entities financially. I oczywiście utrzymujemy się i też wspieramy finansowo działania wspólnoty A. And we also do something that's little that we've had some little controversy from other groups who don't do this. Robimy także coś takiego, co wywołuje trochę kontrowersji, ale my to robimy. If we ask a speaker to fly in from say California and talk at our group,
Jeżeli prosimy kogoś, ta jego grupa jest z Las Vegas oczywiście, jeżeli prosimy kogoś, żeby przyleciał do nas z Kalifornii i mówił na naszej grupie, miał speakerkę. We pay for their extraordinary expenses, such as a hotel for one night and their airfare. Płacimy, zwracamy mu speakerowi pieniądze za samolot i za hotel. Because we don't want our group to, we don't want it to be that only the rich who can afford it will speak there. Nie chcemy być grupą, na której speakerami mogą być tylko bogaci. We want every member of Alcoholics Anonymous, regardless of their financial situation, to be able to participate and speak at our meeting if we ask them. Chcemy, żeby było tak, że niezależnie od kondycji finansowej każdego, kogo poprosimy o to, żeby mówił na naszej grupie, żeby mógł powiedzieć tak. So we pay their basic extraordinary expenses. Więc pokrywamy ich wydatki. Some members, without ever telling anybody, take the money and they put it back in the basket. Niektórzy z nich, zauważyliśmy to, biorą te pieniądze i z powrotem wrzucają do kapelusza. That's their right to do that, but it is our integrity as an AA group to be self-supporting through our own contributions and not ask anyone to contribute exorbitant amounts of money to participate. Oni oczywiście mogą to robić, to jest ich prawo, ale to musi wypłać od nich. My jako grupa nie możemy wymagać niczego od nikogo. Okej, to grubas jest dla niektórych. Czy sponsor powinien pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych podopiecznemu? Should the sponsor help his or her sponsoree solve his or her life problems? There's a line in the big book that says that we found that spiritual principles will solve all our problems. Wielka Księga mówi, że znajdziemy siłę, moc, która pomoże nam rozwiązać wszystkie nasze problemy. I do not get into the drama of my sponsee's individual problems. Jako sponsor nie zajmuję się takimi konkretnymi problemami swoich podopiecznych. We talk very little about their problems. O takich rzeczach rozmawiają bardzo mało. One of the things that seems apparent from the experience of AA is that you cannot find the solution contained within the problems, no matter how much you talk about it or stare at the problem. Jednym z takich doświadczeń, które płynie ze wspólnoty, jest to, że nie można jakby znaleźć doświadczenia jakby poprzez tylko przyglądanie się problemowi. That's why, rozwiązania, przepraszam. That's why in good sponsorship, let's say your wife leaves you and your sponsor, you want to talk about this and talk about it, and your sponsor says, go down to the detox and find someone to sponsor. To jest taka sytuacja, jak na przykład zostawia cię żona i oczywiście chcesz o tym jak najwięcej rozmawiać ze sponsorem, a sponsor wtedy ci mówi, nie, idź na detoks i znajdź sobie podopiecznego. And you think, what the hell, that doesn't have anything to do with my problem. No i wtedy się wkurzasz i mówisz, przecież to nie ma nic wspólnego z moim problemem. It has everything to do with your problem. A właśnie jest odwrotnie, to ma bardzo dużo wspólnego z tym problemem. Because your problem is you got you stuck right here. Ponieważ twój problem jakby przyczepił ci się do ciebie i jesteś nim zajęty. Aha, okej. Okay. To jest do Jacqueline. Mówiłaś, że sponsorka na spotkaniu przekazała ci sugestie, a ty je zapisałaś. Jakie dokładnie to były sugestie? Okay. You said that your sponsor gave you some suggestions during a meeting and you wrote them down. You wrote these down. What were the suggestions? Pray on your knees first thing in the morning and ask for a sober day. Módl się na kolanach, jak to pierwsza rzecz, jaką powinnaś robić rano, i módl się o trzeźwy dzień. Call two newcomers, anyone newer than you. Dzwoni, kontaktuj się i pomagaj nowicjuszom. Call your sponsor. Dzwoń do sponsora. Read the Just for Today card. Czytaj refleksje codzienne. Tylko na dzisiaj, przepraszam. Kartę tylko na dzisiaj. And at the end of the day, pray on your knees and thank. Oh, write a gratitude list of 10 things you're grateful for.
pisz wieczorem wdzięczności, 10 wdzięczności, za które jesteś wdzięczna bądź wdzięczny w ciągu z tego poprzedniego dnia. At the end of the day, thank God, your higher power, for a sober day, for keeping you sober. A na koniec dnia pomódl się i podziękuj Bogu czy sile wyższej za kolejny trzeźwy dzień. Okay. Pytanie brzmi, temat sponsorowania w zakładach karnych, aresztach śledczych. Okay, so the question is very general and big. Anything about sponsoring in prisons, in detention centers? It's very tough to sponsor people in prison. To jest dość ciężka sprawa sponsorować ludzi w więzieniu. They don't have access to a phone, and you can't talk to them on a regular basis. Nie mają dostępu do telefonu i nie możesz z nimi rozmawiać regularnie, spotykać. It's my experience has been more that I can do a little step work with them and encourage them to be helpful to the people in there, to bide their time until they get out, and that's when the real sponsorship starts. Moje sugestie są takie, że próbuję ich wprowadzić w pierwsze kroki, ale właściwie zachęcam im, żeby taką postawę przyjęli pomagania innym alkoholikom, tam innym ludziom, a realna praca zaczyna się po wyjściu na wolność. Co Bob myśli o książce 12 na 12? Okay, so what is your opinion about the 12 by 12 book? I think the 12 by 12 is exactly what Bill says it is in the foreword. It's a series of essays designed to broaden our consciousness of the experience with the steps. It is not okay, that's all. Okay, to Bob mówi, że uważa, że to jest dokładnie to, co pisze Bill w przedmowie do tej książki, czyli to jest coś, co poszerza nasze pojmowanie, nasze doświadczenie programu 12 kroków. It seems to be even more valuable after you've worked the steps out of the big book, then the 12 by 12 seems to even make more sense. I wydaje się, że to jest bardziej wartościowe, żeby zapoznać się z tą książką po tym, jak się robi program 12 kroków z wielką księgą. I tried to work the steps out of the 12 by 12 and it was very confusing. I don't think it's designed for that. I think it's simply what it says in the foreword, a series of essays. Tak, Bill mówi, że próbował robić program 12 kroków z książką 12 na 12 i no to nie działa to zasadniczo. Jest to, o czym jest mowa w przedmowie, że to jest taki zestaw esejów na temat właśnie 12 kroków, ale lepiej to robić już po przerobieniu z wielką księgą. Jestem żoną alkoholika i matką dwójki dzieci. Jestem bezsilna. Wiem, co zrobiłabym, wiedząc, jak... Jak wasze dziecko, synowa i wnuk, 6 miesięcy... Aha, okej. Okej. Co zrobiłbyś, widząc, jak twoje dziecko, synowa i wnuczek 6-miesięczny cierpią z powodu uzależnienia syna, narkotyki, alkohol, hazard. Okay, I'm a wife of an alcoholic and a mother of two children. I am absolutely powerless, I know. What would you do seeing that your child, your daughter-in-law and your grandchild, 6 months old, suffer due to alcoholism of their son, okay? Also drugs, alcohols, and gambling. You said that you were powerless, and then you ask for what you could do or what you should do. Mówisz, że jesteś bezsilna, a teraz potem pytasz, co możesz albo co powinnaś zrobić. Maybe if you're powerless, you take your hands off of it and you go help some other woman that is in Al-Anon. Może powinnaś po prostu wycofać się i zwrócić się o pomoc do innych kobiet w Al-Anon. Some things we can't fix. Niektórych rzeczy nie możemy naprawić. My ego doesn't want to admit that. Ale ego nie chce się do tego przyznać. I fancy that I can do anything.
Lubimy taką wizję, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić. But the truth is, I have no power. Ale prawda jest taka, że nie mamy takiej mocy. And people who argue with the truth get sick. A ludzie, którzy dyskutują z prawdą, zaczynają chorować. The truth is, I have no power. Prawda jest taka, że nie mam siły, jestem bezsilna. Jak pomóc podopiecznemu, który ma problem z czwartym krokiem i stoi w miejscu? Okay, how to help a sponsoree who has a problem taking the fourth step and stand still? Is stuck with the fourth step. I've had that experience a lot. Guys, there's a tremendous resistance in some of us to do the things that will ultimately make us freer and better. Bob miał dużo doświadczeń z tą sprawą. Jest bardzo dużo rzeczy, które jakby przeszkadzają nam w tym, żebyśmy się stali wolni. When it came time to do my first fourth step, I found myself going to more meetings, washing my car, doing anything rather than write. Kiedy nadszedł ten czas, kiedy Bob robił swój czwarty krok, zaczął chodzić bardzo dużo na meetingi, myć samochód, robić mnóstwo innych rzeczy, ale nie pisać. I had the cleanest apartment I've ever had. Miał najczystsze mieszkanie w swoim życiu wtedy. But I didn't want to pick up the 500-pound pen. Ale nie chciał podnieść tego długopisu, żeby pisać. Until the pain of being the way I was got greater than my resistance to do the work. Do momentu, kiedy ból, który sprawiało mu to, kim i jaki jest, był gorszy od tej niechęci do pisania. There's an illusion in AA that change and growth is painful. W AA jest taka iluzja, że zmiana i wzrost są bolesne. Change is not painful, it's the resistance to change. It's excruciating. A to nie zmiana jest bolesna, tylko opór przed zmianą. A to jest ojciec molestował mnie, kiedy miałem 5 lat. Czy dobrze zrobiłam, robiąc z nim 9. krok? Bo on teraz może myśleć, że nie zrobił nic złego. Okay, my father harassed me sexually when I was 5 years old. Was it good for me to take the 9th step with him? Because now he can think that he hasn't done anything wrong. The 9th step is not about telling someone who did something wrong that it wasn't wrong. 9. krok nie jest o tym, żeby powiedzieć komuś, że ktoś coś zrobił złego czy nie złego. As a matter of fact, amends is not about right and wrong. Tak naprawdę zadośćuczynienie to nie jest coś pomiędzy dobrym a złem. Right and wrong is a function of the ego and judgment. Bo dobro i zło to są funkcje ego, dzięki którym osądzamy. Amends is simply about mending the distance and separation between you and the person you're separate. Zadośćuczynienie jest taką naprawą, jest zmniejszeniem dystansu, który dzieli mnie od drugiej osoby, mnie od ciebie. Sometimes it's just a matter of forgiveness. Czasami wystarczy tylko przebaczenie. Czy wspólnota jest dziełem Boga, jeśli tak, to którego Boga? Okay, is the AA community a creation of God, and if yes, which God? Just be assured it's not you. Upewnijcie się, że to nie wasze dzieło. Wow. Jak pokochać siebie? Jak rozpisać urazę do siebie, jak przemóc swoje lenistwo? How to love yourself, how to write down resentment towards yourself, how to overcome your laziness. Every,
Every time I hear someone talking about they want to learn how to love themselves, I think I want to hand them a towel. Zawsze Bob mówi, że kiedy słyszy takie pytanie, jak pokochać samego siebie, to ma takie wrażenie, że chce, żeby podał im ręcznik. Alcoholics Anonymous is, that's the end result. That's what happens as a result of the steps. I think sometimes we want to work the promises and hope the steps come true. Czasami Ta miłość do siebie to jest rezultat tych kroków, rezultat tego wszystkiego. Czasami wydaje się, że chcielibyśmy, żeby wypełniły się w naszym życiu obietnice, ale pracę nad krokami chcemy zostawić z boku. If you want to change the way you feel about yourself, spend your life making it right to the people you have hurt and trying to help others. Jeżeli chcesz się czuć dobrze sam ze sobą, pokochać siebie, to spędź swoje życie na wyprostowaniu tych wszystkich sytuacji niewłaściwych i pomagaj innym alkoholikom. I promise you that that will change you in time. Ja wam obiecuję, że to was zmieni. That's in English. Where is the line between being a healthy relation with my sponsor and being unhealthy, dependent from him. Okay, jaka jest różnica pomiędzy zdrową i niezdrową relacją ze sponsorem? I was afraid that if I really surrendered in Alcoholics Anonymous and allowed someone to give me direction, that I would lose my independence. Bo powie, że obawiałem się, że jeżeli rzeczywiście jakby poddam się wspólnocie i pozwolę komuś coś za mnie robić, to stracę swoją niezależność. When actually that is how I found freedom. A to jest dokładnie było odwrotnie, bo w ten sposób znalazł wolność. You know, ultimately God's our authority. Jakby ostatecznym autorytetem jest Bóg. Here's the problem. Tu mamy problem. When I need direction from God the most is the times I'm the most clouded and full of myself and I can't get it. Wtedy, kiedy najbardziej potrzebuję jakichś wskazówek od Boga, to jest właśnie to się wydarza w tym momencie, kiedy jestem najbardziej w depresji, kiedy jakby najmniej mogę tę wskazówkę przyjąć. There's a covenant in Alcoholics Anonymous that when two or more of us come together for the purpose of recovery, that God will be in the midst. Jest taka zasada, taka reguła w anonimowych alkoholikach, że jeżeli spotykamy się w dwie osoby, żeby ze sobą rozmawiać, to Bóg pojawia się między nami. I have had experiences where I know God worked through my sponsor because he gave me direction he'd never given anyone and never thought about before. Mam takie doświadczenia z Bogiem wtedy, kiedy dawał mi wskazówki poprzez moich podopiecznych, a nigdy takie wskazówki, których nie dawał mi przez nikogo innego. It was as if God allowed him to intuitively pull the right spiritual principle in action out of the pile that fit the situation. To jest tak, jakby Bóg pozwolił temu sponsorowanemu po prostu wziąć jakąś jedną właściwą zasadę i sprawić, żeby ona działała, zasadę duchową. My sponsor has never tried to run my life. Sponsorzy jakby nie próbowali kierować życiem Boba. Instead, he encourages me to take the selfless spiritual principle that applies to the situation. Natomiast zachęcał zawsze sponsor Boba do tego, żeby miał takie podejście pozbawione egoizmu. Can I give an example? Yeah, sure. When I was 17 years sober, my mother died. Kiedy Bob miał 17 lat trzeźwości za sobą, zmarła jego matka. She left a will with me and my sister 50-50 in the will. Cały majątek, jaki miała, podzieliła pomiędzy mnie a moją siostrę porówno. Her estate at that time in was about $270,000 US. So the she left? $275,000. Cały ten majątek to było około $275,000. I was the executor of the estate. Byłem wykonawcą jej testamentu. My sister went to my mom's
place and got the safety deposit box and went there, and she wasn't even on there, and somehow they let her in and she took everything. Moja siostra pojechała do domu mamy i zabrała skrytkę depozytową, jakoś tam ją wpuszczono i ona to wszystko zabrała ze sobą. She came to my office and gave me an envelope with about $300 in it. Przyjechała do mnie do biura i dała mi kopertę, w której było mniej więcej $300. Because it had my name written across the envelope in my father's handwriting. Ponieważ na tej kopercie było napisane moje imię, ale to był charakter pisma mojego dziadka. She said to me, "Mom wanted you to have this and she wanted me to have everything else." No i powiedziała mi, że mama chciała, żebyś dostał to, a ja biorę resztę. Well, the will said 50-50. Ale testament mówił pół na pół. And I started to say something to her to straighten her out. I zacząłem coś do niej mówić, żeby tę sytuację wyprostować. And the line from step 10, restraint of tongue and pen, went through my mind. I wtedy przypomniał mi się kawałek kroku 10. And I didn't say anything. And she left. I nic nie powiedziałem i wyszła. I talked to friends of mine in AA. Some of them love me dearly. And are sober a long time. Mówiłem o tym potem ze swoimi przyjaciółmi ze wspólnoty, którzy mnie bardzo lubią i którzy są trzeźwi od wielu lat. All my friends who seem to care about me all said the same thing. I wszyscy ci, którym zależy na mnie, którzy dbają o mnie, powiedzieli dokładnie to samo. Don't let her get away with it. You have a copy of the will. Get an attorney. Nie pozwól to, żeby to się tak skończyło. Masz kopię testamentu, bierz adwokata. My sponsor's voice was the voice of God. Ale głos mojego sponsora to był głos Boga. I called him up and I told him what had happened, and he said to me, "If your sister feels she's entitled to it, let her have it." Zadzwoniłem do niego i on wtedy powiedział mi, że jeżeli twoja siostra uważa, że jest uprawniona do tego, żeby ten majątek przejąć, niech go bierze. And he went on to say, "Money's not your problem, selfishness is your problem." I powiedział mi jeszcze, że twoim problemem nie są pieniądze, tylko egoizm jest twoim problemem. And when he told me to let her have it, the line from the book is, "We stopped fighting everything and everybody, including alcohol," went through my mind. I wtedy przypomniał mi się fragment z Wielkiej Książki, że przestaliśmy walczyć ze wszystkimi i również z alkoholem. In my heart, not my ego, in my heart, I knew what he said was right. I w sercu, ale nie w ego, wiedziałem, że on ma rację. So I just let go of it. Dlatego odpuściłem. Well, all the $270,000 was in stocks and bonds and mutual funds. Wszystkie te pieniądze, te $270,000 były w różnych akcjach i papierach wartościowych. Every one of those financial entities wanted a death certificate and a certified copy of the will. Każda z tych instytucji, jak były te papiery wartościowe, żeby to wypłacić, chciała świadectwo zgonu i testament. My name and address is in the will for 50%. A w testamencie jest moje nazwisko i mój adres i tam jest napisane, że jestem uprawniony do połowy. So I start getting checks and stock certificates in the mail. I zacząłem dostawać pocztą czeki, akcje. This was very cool. You see, God rewards you when you do the right thing. I to było bardzo fajne. Bóg mnie wynagrodził za to, że zrobiłem dobrą, właściwą rzecz. I was so excited. I went out and put a deposit on a brand new Z Corvette. Byłem tak ucieszony, że poszedłem i zamówiłem sobie nową korwetę. And then I called my sponsor. A potem zadzwoniłem do sponsora. That's a bad order of events right there. On powiedział, to nie jest zła kolejność rzeczy. And I called my sponsor and he said to me, "Call your sister up and offer to sign all that stuff over to her." Tak, bo zadzwoniłem do sponsora, a sponsor powiedział, zadzwoń do siostry i zaproponuj, że przepiszesz na nią wszystko. I didn't tell him about the Corvette, but I knew I had the wrong sponsor. Nie powiedziałem o Corvette, ale wiedziałem, że to nie był dobry sponsor. I said to him, what do you mean? I'm not, this is just coming to me. Ja powiedziałem, o co ci chodzi? Przecież ja nawet to samo do mnie przychodzi. And he pulled the spiritual principle out of the hat. Wyciągnął z kapelusza duchową zasadę. He said to me, "Kid, didn't we agree that if she felt she was entitled to that, you were not going to fight her?"
I powiedział mi, słuchaj, czy nie umówiliśmy się tak, że jeżeli ona czuje, że jej się to należy, to nie będziesz walczył o te pieniądze. I said yes. Powiedziałem tak. He said, do what you said you were going to do. On wtedy odpowiedział, to zrób to, co powiedziałeś, że zrobisz. So I called up my sister and I said to her that I told her I was getting these certificates and checks. No więc zadzwoniłem do siostry i powiedziałem, że przychodzą do mnie te czeki i te akcje. I said to her, Marge, if you still feel that mom wanted you to have all of it, come over and I will sign it all over to you. No i powiedziałem jej, że jeżeli naprawdę uważasz, że mama chciała, żebyś ty to wszystko dziedziczyła, to przyjedź do mnie i ja to wszystko na ciebie przepiszę. And my sister, without a program and without a sponsor, said to me, Rob, maybe I was wrong. Maybe mom really wanted you to have half. I moja siostra, która nie robiła programu, nie zna wielkiej księgi, powiedziała wtedy, że Bob, być może ja się myliłam, może mama chciała, żebyś ty dostał połowę. And I understood what had happened. I wtedy to zrozumiałem. When my mother died, my sister became afraid. Zrozumiałem, co się wtedy stało. Kiedy moja mama umarła, moja siostra zaczęła się bać. Her whole life, my mom always was there to help her out financially. Całe jej życie mama zawsze jej pomagała finansowo. And she got scared. Po prostu się przestraszyła. I don't know about you, but I tell you, I am capable of dishonesty and selfishness if you scare me enough. Nie wiem jak wy, ale ja jestem na pewno zdolny do nieuczciwości, do egoizmu, jeżeli mnie wystarczająco przestraszycie. And my sister came around on her own because she has a good heart and a good ethic. Siostra sama do mnie przyjechała, ponieważ ma dobre serce, ponieważ zachowuje się etycznie. And I got to maintain my relationship with my sister. I udało mi się zachować z nią dobrą relację. If I would have done what my friends told me to do and fought her over that, I would have ended up with half minus lots of attorney's fees. Jeżeli zrobiłbym to, do czego zachęcali mnie wszyscy moi dobrzy znajomi, to oczywiście skończyłbym z połową tych pieniędzy minus mnóstwo pieniędzy na adwokatów. But I would have lost my sister. Ale straciłbym siostrę. And I think I would have lost a piece of my own spirituality. I w ten sposób straciłbym też część swojej duchowości. Because I would have been expressing to the universe that money is more important than family or people. Bo w ten sposób pokazywałbym całemu wszechświatu, że pieniądze są dla mnie ważniejsze niż rodzina, niż ludzie. Over the years I've watched people take that position and it doesn't work out well in the long run. Przez te wszystkie lata widziałem, że ludzie się tak potrafią zachowywać, tak walczyć i to nigdy się dobrze nie kończy. My sponsor doesn't try to control me. He tries to lead me to the high road. Mój sponsor nie chce mnie kontrolować, nie próbuje mnie kontrolować, natomiast próbuje mi pokazywać drogę. His vision of me is he wants me to be a better person than I want me to be. Jego wizja mnie jest taka, że chce, żebym był lepszy niż ja sam chcę być. And if I don't follow his direction, it doesn't bother him at all. Ale jeśli nie przyjmuję jego wskazówek, to on się tym w ogóle nie przejmuje. I'm the only one that can suffer from that. Bo tylko ja mogę z tego powodu ucierpieć. I told him about 20 years ago, I said to him, listen, I'm going to follow all your directions, but if you screw me up, I'm going to go around AA telling everybody. Mniej więcej 20 lat temu powiedziałem, że będę wypełniał wszystkie twoje polecenia, ale jeśli mnie zawiedziesz, jeśli mnie w coś wrobisz, to wszystkim w AA o tym opowiem. And he laughed and he didn't worry him a bit because he's not trying to control me. He's trying to lead me to a higher level of living. No i oczywiście on się zaśmiał z tego, ale tak naprawdę to nic mu to nie robi, ponieważ on w ogóle nie próbuje mnie kontrolować, tylko chce mnie jakby wprowadzić na wyższy poziom. Dziękuję kochani, ja mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Nie jesteśmy w stanie wszystkich pytań przeczytać. Musielibyśmy siedzieć bardzo długo. Nam tu jest wygodnie pewnie miejscowym, ale pamiętajmy o tym, że są ludzie na tej sali, których czeka wiele godzin. Waldek tu ze Zgorzelca jest, to widzę, z Białegostoku przyjaciela. I myślę, że to jest czas nadszedł, żebyśmy skończyli to spotkanie. Ja mogę obiecać, że te wszystkie pytania przetłumaczyłem po angielsku i damy Bobowi do odpowiedzi. I umieścimy informacje, proszę napisać autorów tych pytań, jeżeli jesteście na sali i nie uzyskaliście odpowiedzi,
napiszcie swój adres mailowy i powtórzcie to pytanie na ten adres mailowy, który był podany na zaproszeniu na tą konwencję. Okay, we will say in English as well. I think that it's time to finish because there's a lot of people who has to drive. I would like to say something.